Zacznę od tego, że w 56% jestem koszalnianką. Dla sprawnych matematyków oznacza to, że 18 lat tutaj spędziłam. Reszty nie dodam. I bardzo miło mi jest mieć pierwszy swój TEDx właśnie w miejscu, z którego pochodzę. Kawałek mojego serca zawsze tutaj będzie, chociaż już dzisiaj gdziekolwiek o mnie nie piszą, piszą, że jestem szczecinianką, ale zawsze moje serce będzie tutaj z wami i chcę, żeby pozostało. Idąc teraz w mój temat, osiągnąć sukces, czyli być jak. Zacznę od tego, dlaczego mieli mnie nie przedstawiać, no bo nikt inny jak ja się tak dobrze nie przedstawi. Jestem trenerem, mówcą, mentorem, konsultantem, facylitatorem, mediatorem, twórcą studiów podyplomowych, występuję na konferencjach, jestem twórcą projektów takich jak projekt Metamorfoza, Szczecin Business Awards, projekt Zmiana, więc właśnie, kto już nadążył za tym? Dobrze, to teraz wypróbujemy. Ja wam zadaję pytanie, wy podnosicie rękę, jak się zgadzacie albo się nie zgadzacie. Komu się dzisiaj tutaj podoba? Dobrze, dziękuję bardzo. Super. Kto nadążył za tym, co powiedziałam? Dziękuję, nie spodziewałam się innej odpowiedzi. Idąc dalej, żeby dołożyć, żeby nie było, że to jest za mało, jestem laureatką takiej nagrody Polskie Lewice Biznesu. Dodam, że jest to nagroda, którą dostała również pani Jolanta Kwaśniewska, pani Dzikowska, czy nasza pierwsza pani od fitnessu, Bujarska-Ferenc. Oprócz tego jeszcze jestem zdobywczynią nagrody Wiktoria Przedsiębiorców. Tą nagrodę odbierałam razem z Impostem, Muszynianką, czyli taką. Więc stojąc tutaj przed wami, mogę powiedzieć, że osiągnęłam sukces czy nie? Kto się ze mną zgadza? Czy osiągnęłam sukces? Dziękuję, ale chyba mikrofon nie działa, poczekajcie. Też się nie spodziewałam innej odpowiedzi. Osiągnąć sukces, no w dzisiejszych czasach nie jest łatwo, ale jakby najpierw trzeba zrozumieć, co to oznacza sukces. Ja mam taką przygotowaną definicję, bo ja bardzo lubię słownik języka polskiego. Kto korzysta ze słownika języka polskiego? Tak, dziękuję. Nawet online'owo, to już nie mówię, że... Tak, dobrze. Więc sukces według tego, co jest na tablicy, to jest zdobycie sławy, majątku, wysokiej pozycji. Więc zadam pytanie jeszcze raz, ale zanim odpowiecie, bardzo mocno się zastanówcie, czy jest to zgodne z definicją. Czy osiągnęłam sukces? Dobrze, dziękuję. Tak, jak najbardziej. Sukces dalej jest pojęciem względnym. Więc idąc w moje osiąganie sukcesu. Po pierwsze, byłam przeciętną uczennicą. Po drugie, byłam przeciętnie lubiana. Po trzecie, przeciętnie wyglądałam. Dorastałam też w takim nurcie, gdzie musiałeś być taki jak inni. A najlepiej, że jeżeli cioci Krysi córka miała piątki, to ty też musisz mieć piątki. No więc tak próbowałam, tylko że no niestety u mnie bardziej te próby wychodziły na nie niż na tak. Ale dorastając w tym nurcie, starałam się cały czas osiągnąć pewien sukces. Ten sukces nie przychodził mi tak łatwo. I ciężko powiedzieć teraz, co to jest ten sukces. Bo w momencie, kiedy nauczyciele mówili mi, że ty się nigdy nie nauczysz pisać, jeżeli miałam się nauczyć czegoś na pamięć, to lepiej, żebym się tego nie uczyła. A jak szłam na matematykę albo geografię, to tu i tu nie wiedziałam, co jest bardziej przerażone. Czy mi bardziej buzuje w żołądku, czy bardziej dostaję palpitacji serca. A dzisiaj jak stoję, czasami prowadząc wielogodzinne wykłady, prowadzę to bez nawet jednej notatki. W momencie, kiedy proszą mnie, żebym napisała felieton albo artykuł, robię to w 40 minut. Jak myślę o podróżowaniu, to wcale nie potrzebuję sięgnąć do mapy, żeby wiedzieć, gdzie chcę jechać. A jestem zawodowym matematykiem w dwóch firmach, które prowadzę i nie ma takiego zawodowego matematyka jak ja w tych firmach. No ale wracając do sukcesu. Chciałam cały czas iść do przodu, cały czas chciałam coś robić. Cały czas było dla mnie ważne to, żeby móc spełniać pewne oczekiwania. Co to znaczy spełniać pewne oczekiwania? Chciałam cały czas coś udowodnić. Komu się zdarza coś udowadniać? Dziękuję. Bo moje całe życie polegało na tym, że ja coś udowadniałam.
W szkole musiałam udowodnić, że jestem dobra, chociaż mówię, mi to nie wychodziło. Później musiałam udowadniać, że potrafię coś zrobić. Później musiałam udowadniać, że jestem w stanie mówić, tańczyć, śpiewać, recytować i robić milion rzeczy. Cały czas udowadniałam. Najfajniejsze jest to, że jak sobie myślę o tym swoim sukcesie, to mi się podobało to udowadnianie i myślałam, że tak trzeba, że to jest fajne, bo ja będę co? Osiągała swój wymarzony sukces. Więc byłam szczęśliwa, że mogę całemu światu udowadniać, jak to krok po kroku, od początku do końca, małymi sukcesikami osiągam swój wymarzony sukces. Tylko jak się zastanawiałam, czym jest ten mój wymarzony sukces, znaczy dzisiaj, jak patrzę z perspektywy czasu, to nie jestem w stanie wam odpowiedzieć. W momencie, kiedy mówimy o sukcesie, zdobywaniu sławy, majątku, wysokiej pozycji, zastanawiamy się, jak to można zrobić. Jest teraz bardzo wiele narzędzi. Możesz na Facebooku umieścić różne rzeczy. Tu pan powiedział bardzo dobrze a propos poligrafii. Ona jest bardzo nam przychylna. Ja nie mam żadnego problemu, żeby gdzieś się pojawić, ale nie wiem, czy zauważyliście, tam jest też radio, telewizja, żeby nie było. No tak, zapraszają. Dzisiaj Dominika, która robiła mi makijaż, rozmawiałyśmy o sukcesie, o byciu znanym. Ja mówię, że no co, znasz mnie? No, no nie. Ale akurat to było potwierdzeniem tego, że jesteśmy zdani i osiągamy sukces tylko i wyłącznie w tym środowisku, w którym żyjemy. Na samym końcu swojej prezentacji pokażę wam trzy zdjęcia, które mam nadzieję, że zostaną z wami na zawsze. Ale najważniejsze jest to, żeby zastanowić się, czym jest dla mnie ten sukces i w jakim obszarze tak naprawdę on dociera. Kiedy rozmawiam z moim mężem o bieganiu, dzisiaj było o bieganiu, on biega od jakiegoś czasu, nawet doszedł maraton, mówiąc dosłownie, doszedł, ale doszedł. Znaczy biegł już na metę z synem, ale ogólnie doszedł. Ale biega. Maratony biega. Jak ktoś mu zadaje pytanie, czy ile maratonów przebiegł, no to doszedłem jeden, ale biega. Jak go się pytam, jak myślisz, ile osób biega, to on mówi, no przecież jak wszyscy biegają. Kto z państwa biega? Ale wiecie, biega, nie tak, że sobie dobiega. Okej, dziękuję, to znaczy, no więc właśnie. Więc w momencie, kiedy mamy salę tak dużą i mówimy o tym, że wszyscy biegają, to jest tylko środowisko, w którym żyjemy. To teraz kolejne pytanie. Ile procent Polaków ma wyższe wykształcenie? No, dobrze. Niektórzy odpowiadają, że wszyscy, coraz więcej, bo przecież to się rozwija. Nie, dalej w statystykach jest około 13-14%. Tutaj mówiliśmy o 30, tak, oczywiście, widzę tutaj miny, które są zastanawiające. Tak, mamy dalej tylko w tym obszarze ludzi wykształconych w znaczeniu z wykształceniem wyższym. To jest wszystko zależy od tego, w jakim obszarze żyjemy. To jest tak, jak ja teraz stoję w mojej czerwonej kropce. To jest tylko ta moja czerwona kropka, która jest istotna. Dobra, zdejmę moje, tak, żeby nie było. Więc wracając do naszego sukcesu. Cały czas chciałam iść do tego sukcesu, cały czas się zastanawiałam, jak mogę to zrobić, cały czas chciałam udowodnić, że jestem dobra, że jestem wartościowa, że mogę, że to jest istotne. No i wyhodowałam sobie jedną małą przypadłość. Tutaj było mówione, że ludzie, którzy są w stanie występować na scenie, mają pewne zaburzenia. No to ja takie zaburzenie posiadam. Ono się nazywa osobowość uzależniona. Nie wiem, czy ktokolwiek słyszał, polecam, jest nawet taka książka, która tego oducza. Leczenie osobowości uzależnionej. Bardzo dobra książka. Więc w momencie, kiedy trafiłam do mojego psychiatry zaprzyjaźnionego, nie to, żebym była nienormalna, no ale tak jak mówię, ludzie ze sceny mają różne dewiacje, powiedział mi, że to jest właśnie osobowość uzależniona. No to ja go się pytam, co to jest? On mówi, nie powiem ci, przeczytaj sobie. Po 5 minutach wyszłam. Chciałam, że więcej oczywiście do niego nie wrócę, a wróciłam. I okazało się, że mam tak zwane cztery grale. A teraz co to są te grale? Pierwsza rzecz to sława, druga rzecz dobra materialne, trzecia rzecz to autorytet, czwarta rzecz status, czyli funkcja. No i idąc, sława. No co, w mojej czerwonej kropce? Nie no, jestem sławna, no nie powiem. No. Mam kilka gazet ze swoim zdjęciem, mam nawet jedną okładkę na swoim koncie, więc jestem przeszczęśliwa. Piszą o mnie co jakiś czas, zapraszają mnie. Wiecie, co jest dla mnie sukcesem w tym pojawianiu się w prasie? Że ja za to nie płacę.
Powiedzieć, że teraz nie jest problem być w gazecie. Teraz jest problem, żeby wam za to zapłacili. No więc jakby swój element sławy cały czas goniłam, chciałam, żeby o mnie pisano, żebym bywała, żeby mnie słuchano, super, dobrze, spełniłam. Czy spełniłam, w cudzysłowie spełniłam, jakby jest to element spełnienia posiadania tych czterech grali. Następnie dobra materialne. Posiadam. Jedna nieruchomość, druga nieruchomość, trzecia, samochód, drugi samochód, restauracje, ciuchy, wyjazdy i cała reszta. Dobrze, więc kolejny co? Checkbox odhaczony, posiadam. No już prawie jestem osobowością uzależnioną. Następna rzecz, autorytet. Jakby wybierając sobie zawód, nie wybierałam go od tak, że jest dla mnie, stoję tu, bo stoję. Jakby całe moje życie dopingowało do tego, że ja chcę stać na scenie, chcę rozmawiać z ludźmi, chcę być dla nich. No i w momencie, kiedy tutaj stoję, to autorytet mam z nadania. Oczywiście muszę później sobie na niego zapracować, żeby go utrzymać, ale mam z nadania, co jest dla mnie cudowne, więc to kolejny checkbox odhaczony, że dobrze, ludzie mnie poważają, chcą mnie słuchać, nieważne, czy gadam głupoty, czy nie. Oni często, tutaj było gdzieś mówione na konferencji, że czasami przytakujemy i nawet się tym dzielimy, ale nie sprawdzamy, czy tak jest. No i czwarta rzecz, status. Mając, nie wiem, 16 lat, może 15, nie pamiętam, powiedziałam sobie, ja sobie wtedy, na tamte czasy, że ja przed 30 będę panią prezes. No i w związku z tym, że nikt mnie nie chciał przed 30 jako panią prezes, no to stwierdziłam, że sobie sama zrobię firmę i sobie zrobię panią prezes. No jestem panią prezes dwóch firm przed 30. Znaczy teraz już pono niestety, ale wtedy byłam przed 30, więc co? Moje wszystkie grale? Czek, 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 czek i czek. Dobrze. Mam osobowość uzależnioną, rewelację. Co ja z tym zrobię? A jak myślicie, co zrobiłam? Nic. No dowiedziałam się, okej, odhaczyłam moje checkboxy. Fajnie. No i sobie działałam dalej. Ważne dla mnie było, że 8 razy w roku byłam na antybiotyku. Ważne było dla mnie, że czasami potrafiłam nie jeździć 2 dni, bo w ogóle o tym zapominałam, albo byłam cały czas w trasie i nie było kiedy. Ważne było dla mnie to, czy prześpię noc, czy nie prześpię. Notabene, jakby wiedząc o tym, że mam 4 grale, nie śpię od wtorku. Jakby tak po 2-3 godziny tylko gdzieś tam przykimam. Ale nie, już wiem, że mam grale. Więc jakby leczę się z tego. Już dosyć długo, ale no trudno. Więc nie było to dla mnie istotne. Cały czas był najważniejszy sukces i udowadnianie, że jestem w stanie go osiągnąć. Byłam przeszczęśliwa, że wszyscy uważają w moim czerwonym kółku, że ja, ona osiąga sukces, ale ekstra. A nie mówię o hejterach, które się pojawiły. Więc w momencie, kiedy zaczęłam udowadniać, okazało się, dzięki tym 4 gralom, że gonię króliczka, którego nigdy nie dogonię. A teraz dlaczego? Bo w momencie, kiedy normalny człowiek jest, który nie posiada tych grali, jak coś kupuje, dostaje, zdobywa, kształci się, to jest z tego szczęśliwy i mu to wystarcza. A ja kupując pierwszy dom, drugi dom, trzeci dom, kolejny samochód, kolejne rzeczy, cały czas chciałam więcej, bo przecież ja muszę mieć, bo ja muszę osiągnąć sukces. I nieważne jest, co to jest ten sukces, bo ja tak naprawdę nie wiem, ale ja go muszę osiągnąć. I teraz wyobraźcie sobie, co by się zadziało, gdybym nie dowiedziała się o tym, że mam te 4 grale. I nawet pomimo, że wiedziałam, że mam te 4 grale, to zdarzyła się sytuacja następująca. W poniedziałek, jak zwykle rano, założyłam jedną z moich pięknych kiecek, założyłam jedne z moich pięknych butów, no i pojechałam do pracy, 8:30. Ważne, że mnie boli głowa, no każdego boli głowa. No i nieważne, że ta głowa boli już od przynajmniej 5 dni. To jest nieistotne, trzeba jechać i zrobić ten kolejny checkbox w tym zdobywaniu, osiąganiu tego sukcesiku kolejnego, który i tak będzie gonieniem króliczka, bo nie będzie to dla mnie niczym ważnym, bo ja dalej muszę osiągać ten sukces. No więc trafiłam do szpitala. Po tym dniu pracy, oczywiście przepracowałam go, żeby nie było, ale na drugi dzień nie odwoływałam jeszcze spotkań. Momentem przełomowym w moim życiu był podpis pod Facebookiem, bo to jest zdjęcia z Facebooka, przecież trzeba powiedzieć, że jest się w szpitalu, do swojego czerwonego kółka. I był podpis, a mianowicie dajesz czadu, nawet w szpilkach trzymasz, nawet w szpitalu masz szpilki, trzymasz klasę.
No i w momencie, kiedy przypomniałam sobie te moje cztery grale, w momencie, kiedy siedzę sobie w szpitalu, gdzie ból głowy nie chce zejść, jest od kilku dni, gdzie grożą różne rzeczy, no dobrze, wypisali mnie dalej z bólem głowy, wcale nie zeszło, oczywiście na moje życzenie, no bo jak ja zostanę w szpitalu, rano mam spotkanie. Wróciłam do domu, tu na zdjęciu widać moje dwa szkraby, jeden ma 1,5 roku, drugi ma 6,5 roku, Michaś i Dominik. No jak wróciłam do domu, to marzyłam tylko i wyłącznie o tym, żeby pójść do łóżka i się położyć. No ale jak tu mama wraca po pracy, no to co, dzieci od razu do mamy. No to ja poprosiłam mojego męża, że kochanie, przepraszam, ale weź chłopaków, bo ja muszę odchorować swoje checkboxy w osiąganiu sukcesu. Na drugi dzień obudziłam się chyba o 4 czy 5, dopiero wtedy napisałam do wszystkich klientów SMS-a, że nie będę w stanie z nimi się w danym konkretnym dniu spotkać. Odwołałam wszystko na dany konkretny tydzień, co wiecie, z 4 gralami i osiąganiem sukcesów, niesamowite osiągnięcie. I po tym tygodniu zrobiłam totalnie wielką rewolucję w swoim życiu. Przestałam udowadniać. Oddałam projekty, no darmo, bo za darmo, no nieważne, oddałam. Część projektów po prostu odwołałam. Powiedziałam, że odkładam na tak zwaną półkę, może wieczne nigdy. Ale już nie chcę udowadniać. Nie jest to dla mnie istotne. Dla mnie teraz jest ważne to, jak wygląda mój sukces. Więc powiem o tym, czym dzisiaj jest dla mnie sukces. Bo dzisiaj, jeżeli nie udowadniam i dość paranoicznie patrząc na to, te sytuacje, które się działy, one są z niedawna. To, że ja mam 4 grale, ja wiem od bardzo długiego czasu. Ale to, że trafiłam do szpitala, było to, nie wiem, z 1,5 miesiąca temu. Więc ja jeszcze się z tego nie wyleczyłam. Ale wiem o tym, że to mam. I dzisiaj jak wiem, że sukces dla mnie to jest bycie z moją rodziną, bo odejść nie jest ciężko. Tu gdzieś słyszałam, chyba moja mama mówiła, że jest z jednym z wystąpień, bo nie wszystkie widziałam, była mowa o tym, po co dziecku mama, której tak naprawdę nie będzie miało. Więc zrobiłam sobie taki na swojej karteczce, idąc metodami coachingowymi i wszystkim, z czego się wyszkoliłam, co jest dla mnie ważne. No i rozpisałam sobie, że ważna jest dla mnie moja rodzina, no ważne jest chyba jednak to moje zdrowie, jeżeli kolejny raz ląduję w szpitalu i że chyba te antybiotyki trochę mnie wyniszczyły. Ważni są dla mnie przyjaciele, dla których nie mam czasu, bo cały czas odznaczam checkboxy mojego osiągania sukcesu. Że ważny jest dla mnie czas jako dla mnie, którego w ogóle nie mam, będąc mamą 2 dzieci, prowadząc 2 biznesy i robiąc różne rzeczy. Nie wykreśliłam tam pracy, bo ja kocham swoją pracę. Ja ją będę wykonywała. Ale najważniejszą rzeczą, którą zrozumiałam, to jest to, że ja już nie chcę udowadniać, że ja jestem w stanie osiągnąć ten sukces. A dlaczego? Bo ja go osiągnęłam. Kiedy? W momencie, kiedy zdałam sobie sprawę, że nie chcę żyć tak, jak żyłam do tej pory. I żadne okładki, żadne radio, żadna gazeta, żadne stanie na scenie i robienie nie wiadomo jakich rzeczy nie powinno mi przysłaniać elementu przyjaciele, rodzina, zdrowie, czas dla mnie, czas dla mojego męża i wszystko, co jest z tym związane. I te 3 zdjęcia, o których mówiłam na początku, chcę, żeby wam przyświecały. A teraz dlaczego? Bo co łączy te 3 osoby? Sukces. Dobrze, dziękuję. Tak, tej odpowiedzi się spodziewałam. Tak, okej. Więc tak, bardzo dobrze. Te osoby łączy sukces. Ale jaki sukces? Zawodowy, bardzo pozorny. Kto się orientuje, idąc od ostatniego naszego zdjęcia, które zostało same, mamy Robbie Williamsa. To jest komik, który rozweselał nas przez bardzo długie lata. Bardzo mało osób wiedziało, że on żyje w notorycznej depresji. I cały czas, kiedy mówił o tym, że jeżeli jesteś smutny, uśmiechnij się, bo wtedy przykryjesz swój smutek, mówił o sobie, o tym, że ma depresję. Skończyło się to niestety samobójstwem. Jeżeli chodzi o Steve'a Jobsa, to jest człowiek, który osiągnął chyba wszystko, co jest możliwe. Zrealizował swoje wizje, które dla ludzi były niemożliwe. A on tego dokonał. Miał też ogromne fundusze. Super, ale jednej rzeczy nie mógł kupić. Nie był w stanie kupić kogoś, kto zabierze od niego śmiertelną chorobę.
Trzecia osoba to Michał Figurski. Specjalnie dałam kontrowersyjną osobę, bo dla niego sukcesem było żyć w skandalu. I całe swoje życie traktował jako skandal. On jest cukrzykiem, 20 lat, nieleczonym. Pewnego razu obudził się i dostał wylewu. Mówi o tym, że cudem się uratował. Ile w tym prawdy, już w to nie idę. Ale to jest jedyna z tych osób, która jeszcze żyje i może coś poprawić. I ja sobie powiedziałam, bo jak nieraz kładłam się do łóżka i mówiłam sobie, tak, chciałabym być jak, zarabiać takie pieniądze, być tak rozpoznawalna jak. I cały czas sobie tak planowałam, marzyłam i robiłam to wszystko. Znaczy, próbowałam robić, tak, oznaczać te swoje checkboxy. To teraz już wiem, że tekst, który jest napisany, uważaj, czego sobie życzysz, bo może to się spełnić, to jeżeli ja bym nie odcięła swojego życia dotychczasowego, to nie wiem, gdzie bym była za 2, 3, 4 lata, bo ja nie mówię o stanie obecnym. Ja mówię o tym, co się zadzieje ze mną za jakiś czas. Więc teraz jest ten czas, kiedy mój sukces to praca, oczywiście pieniądze, ale nie udowadnianie. Rodzina, która jest dla mnie bardzo istotna, i moi synowie, no i oczywiście mój mąż. Przyjaciele, zdrowie, rozwój, bo jeżeli cały czas odcinamy kupony, to zapominamy o tym, że należy siebie też rozwijać, oraz czas dla siebie. Nad tym ostatnim najbardziej pracuję, bo jeszcze tego nie uraczam, ale liczę, że się pojawi. Podsumowaniem mojej prezentacji są 3 teksty, które chciałabym, żebyście sobie zapamiętali. Pierwsze, nigdy nie bądź jak. Dlaczego? Bo to marzenie może się spełnić. Tylko patrzcie drugą stronę medalu, tego sukcesu albo tego czegoś, czego chcecie od tej osoby. Druga rzecz, nie udowadniaj. Nieważne, czy sobie i nieważne, czy komuś. Najważniejsze jest to, żeby cieszyć się tym, co osiągasz. Z każdego małego kroku. Przebiegłeś na początku 2 kilometry, ciesz się. Jak zaczęłam biegać z moim mężem, w drodze podsumowania, oczywiście chciałam od razu zacząć biegać. No to poszłam od razu na dzień dobry na 5 kilometrów. Wróciłam prawie na czworaka. No i okazało się, poszłam później drugi raz, dałam radę trzeci raz i cały czas biegałam z bolącymi kostkami. No oczywiście z moim mężem, no rozbiegasz. A okazało się, że tak, zapalenie jakichś przyczepów i różne inne rzeczy. No bo co, dalej było udowodnić, bo wszyscy biegają, wypada biegać, to ja też chcę biegać. I trzecia rzecz, bądź sobą. A dlaczego? To największy sukces dzisiejszych czasów. Nie bądź jak, nie udowadniaj. Po prostu bądź sobą i wtedy to będzie twój największy sukces życiowy. Dziękuję wam bardzo.